tej dzisiejszej konferencji to też będzie takie przejście od tych czasów historycznych do współczesności. Będziemy rozmawiali o tym, co łączy początek XX wieku z początkiem XXI wieku i tamte myśli gospodarcze z myślami patriotycznymi, niepodległościowymi, także z Jasną Górą. Zapraszam Państwa na dyskusję na temat idei integracji polskich środowisk gospodarczych w służbie dla ojczyzny na przykładzie tejże wielkiej wystawy gospodarczej. W tej rozmowie uczestniczyć będą, prowadzić ją będą definitor generalny zakonu świętego Pawła Pustelnika, ojciec dr Mariusz Tabulski i profesor Lech Krzyżanowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pan profesor jest także autorem wystawy na stulecie niepodległości Tu zawsze byliśmy wolni. Jasna Góra to miejsce, w którym wiążą się te wszystkie elementy duchowe, społeczne, narodowe, patriotyczne, ale też i gospodarcze. I każdy potrzebuje w spotkaniu z Maryją doświadczyć wzmocnienia sił po to, żeby Maryja prowadziła do pięknych czynów, tak? Bo potem poznajemy naszą wiarę nie tylko po modlitwie, ale również po naszych czynach, po naszej pracy. I ten etos pracy musi w Polsce być odbudowywany wciąż, bo wciąż brakuje nam dojrzałości w pięknej służbie drugiemu człowiekowi, w pracy godnej. I dlatego są tutaj przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele pracodawców, ministerstw. Cieszymy się bardzo, że Jasna Góra jest takim miejscem integrującym wszystkich, również przemysłowców. Setną rocznicę pojawienie się biało-czerwonej flagi na wieży jasnogórskiej. Będziemy na Jasnej Górze obchodzić.